Serwus, z tej strony Jasiek i witam was kochani w serii The Walking Dead. Rozpoczynamy. Na bieżąco teraz mam live'a na Facebooku. Mam nadzieję, że ludzie mi nie będą przeszkadzać, nie będą utrudniać i spoilerować. Na szczęście mam super moderatorów, którzy od razu ich zbanują, jeśli będą próbowali chociaż trochę zaszkodzić mojej super grze. No i co? No i zaczynamy oczywiście serię. Wybiorę sobie widok standardowy, bo w zasadzie pierwszy raz będę w to grał, więc chciałbym mieć jakieś tam minimalne podpowiedzi. Jeśli to będzie mega mocno dużo zmieniać, jeśli ta gra będzie dziwna z tymi podpowiedziami, no to oczywiście to wyłączę, ale lecimy. Telltale Games prezentuje. Jako jak ja dawno nie grałem w takie gry a la film, i się decyduje, co postać ma zrobić za pomocą tam właśnie takich tekstowych. O, żywe trupy, kurde! I ale się jaram. Uwielbiam The Walking Dead. Nowy dzień. No póki co ludzie jeżdżą autkami. Wszystko wydaje się takie normalne, stabilne, więc podejrzewam, że to wszystko jeszcze przed wybuchem epidemii zombie. No i jest nasz główny bohater. Kurde, ale broda, jak Rezig już taki trochę. I pan policjant. O, proszę. To spojrzenie w oczy. Ale gardzi nami policjant. Well, I reckon you didn't do it then. No jak? Dlaczego tak sądzisz? Wiesz, co mówią o domysłach. You know what they say about reckoning? No, I don't. But I reckon it's a lot like assuming. Yeah, something like that. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the, I didn't do it. And what do you say? I say, yep, I know you didn't. O, dobra. Co zrobiliśmy takiego? Pogryzienia. Czyli zaczyna się epidemia, o kurde. Epidemia, a my do więzienia jedziemy, tam gdzie największe skupisko ludzi. Ja pierniczę, to się źle skończy. To jest najgorsze w więzieniu, jak się zacznie jakaś epidemia. Wszyscy na bank, wszyscy będą zarażeni. Nie masz jak uciec. Spójrzmy mu w oczy głęboko. I followed your case a little bit. You being a Macon boy and all. Macon. I co sądzisz? What do you think? I'm just glad I chose law and not order. Big messy trial like that. Even if you was innocent, a lot of what happened can't ever be undone. A co tam się stało? Dawaj, powiedz, czemu oni tak wprowadzają w tej grze? Że jakby, spójrz za lusterko, że jakby coś się stało, ale nie powiedzą wprost, co się stało. W ogóle tam, a to my byliśmy profesorem, o kurde. You meet your wife in Athens? No. You wanna know how I see it? No powiedz. Bądźmy mili dla policjanta, bo jak się okaże, że potem z nim będziemy musieli przetrwać epidemię zombie, to będzie lipa. No bo aż dziwił się, że jesteśmy ciekawi, co on o tym sądzi. No dawaj, no powiedz. Could be you just married the wrong woman. Czemu? Trzecia odpowiedź jest najlepsza. Może tak było. No dobra. O, zamieszki. Any of that seem important to me? All of them. O kurde, helikoptery. No to już tak na poważnie się dzieje. Okej, spójrzmy jeszcze raz głęboko w oczy. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella. Jakbyś mógł cokolwiek zmienić, nie? Po wyroku sądu. Nagle powiedzieć, a dobra, to nie wiozę cię do więzienia. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. To dlatego to siedzenie takie mokre. Then before long he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. Not tell him he's gotta stop. That's government property. Stary, patrz na ulicę, jak prowadzisz, błagam, mimo że jest taka pusta droga. He starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. No widzisz. So did he do it? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. Yeah. It goes to show,
people will up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less. O nie! Ktoś wyszedł na ulicę! O, tu zombie już! O! A ja zapomniałem mu powiedzieć i zauważyłem, że mogę go ostrzec. Ja pierdolę, już zrąbałem na samym początku gry. Ja mogłem temu zapobiec? O, shit. No to pozdro. A mogliśmy mieć takiego super przyjaciela policjanta, nie? Tak by się o! Dobra, my żyjemy, tyle dobrze. Oby tamten też żył i strzelbą rozwalał już te zombiaki, chociaż z tego co słyszałem, to nie zapowiada się nic dobrego. O nie. Te odgłosy nie mówią, że kurde babcia przyszła z kieszonkowym. Nie. Te odgłosy raczej mówią, że mamy srogo przerąbane. Ale dobra. Chyba żyjemy, chyba że już jesteśmy zombiakami. O kurde, to na pewno nie jest ketchup. To jest chyba krew. Ja, a my jeszcze jesteśmy uwiązani kajdankami. Oh shit. O, ale ta krata chyba pomiędzy siedzeniami pękła. Okej, to jest policjant. Tutaj mamy co? Jest strzelba. No wiadomo dlaczego, no. Maybe it was tossed from the car during the wreck. Nie wygląda jakby on wypadł z samochodu, raczej jakby został przeciągnięty. Hey officer! Patrzcie tu te ślady. I'm still cuffed back here! Lepiej nic nie krzycz, głupku! Officer? Yeah. Bo ty jeszcze nie wiesz, że to może być zombie. Weź to wyważ, weź to, o. Masz kajdanki. Damn it! Zdejmuj to, wariacie, zdejmuj to. Nie da się. Damn it! Użyj myszy i wydostań się z samochodu. Dobra, jak tu się wydostać? Tu jakaś jest... ten... coś mogę ten... tu gdzieś coś ten... Szyba! Kopnij! Dawaj, jeszcze raz kopaj! Nie wierzę, że tak prosto szyby w policyjnym aucie można rozwalić na tylnym siedzeniu. No, to nie jest realne. Dawaj. O, jak tutaj wyjść? No to wydostań się. A, mogę W teraz kliknąć. Przepraszam, ja mam podpowiedzi. I... okej, wyskakuj. Te kawałki szkła. Ale dobra, i tak już mamy przerąbane. Mamy złamaną chyba nogę. Jesteśmy uwiązani. Nasz kolega policjant nie żyje. A wokół świat umiera od zombie. No to tam... jej, ale mu to tam strzeliło, ty. Jak te takie, co się rzuca. Diabełki. Dawaj, idź wariacik. Może nie do policjanta. Weź tą strzelbę na samym początku. Weź broń. Błagam cię. Dlaczego ja nie mogę wziąć broni? Weź broń. No, to weź może, nabój do strzelby. Weź najpierw nabój. Zanim tam podejdziemy, bo on pewnie już nie jest taki, jaki powinien być. O, moja noga! Shit! Nie mogę na to patrzeć, stary. Pojechałbym do szpitala, ale tam pewnie już zombie dawny jest. Officer? No nie wiem, czy to dobry pomysł podchodzi do wariata. Damn. Z samym nabojem, jeszcze jakbym miał nabój i strzelbę, to spoko. Weź kluczyki. I odejdź. Nie, naprawdę musisz teraz tutaj otwierać przy nim te kajdanki, nie możesz odejść na spokój. Nie! Czemu, gro? Czemu to zrobiłaś? Przed jego twarzą, tam gdzie ma te swoje piękne zombiawe te ząbki. Ja pierniczę, co ta gra? Odejdź w tych kajdankach, kiedy się zdejmiemy. Muszę. Ja pierniczę. Dobra, nie trzeba było się bać. Weź to teraz zdejmij jak cwaniaczek i uciekaj od niego jak najszybciej. Jak najszybciej, jeszcze drugi, no. Nie musisz mnie pytać o zdanie. Zdejmuj. O. Uciekaj. Nie. Kurde! Co jest z typem? Uciekaj. Nie, co jest, tylko odejdź. Jak najszybciej uciekaj. Gdzie jest ta strzelba? Gdzieś to strzelba zaraz będzie. Łap za strzelbę. Nie zbliżaj się. No myślisz, że cię posłucha? Weź strzelbę. Szybko, kurde. Do takiego zombiaka można przemówić tylko w jeden sposób. I to nie jest argument nigdy słowny. Weź do łapy. Nabój do strzelby. Kurde, to się nie uda. No i już kolejna postać zginęła. Odejdź, wariacie. Odejdź. 5 sekund. Już myślałem, że nie trafiłem. Akurat skubaniutki się tak pochylił, ty. Całe szczęście. O, matko.
Jego twarz nie wygląda teraz jak z reklamy Head & Shoulders. Dobra, spójrz na policjanta, lepiej nie spoglądaj, odejdź. Chyba, że... Skin's all rotten and he smells like shit. What the hell is jak ja po siłowni, kurde, tylko żeby bez nadgniłej skóry, żeby nie było. Dead? Hey! Are you dead? Naprawdę strzeliłeś mu w łeb przed chwilą. Jeśli go pytasz, czy żyje, weź wstawaj i idź. Jak ja mogę wstać i iść? Nie mogę chyba. Co, muszę gdzieś spojrzeć? Nie da się. O! Mhm. Tego brakowało. W horrorach zawsze jest zombie, potem jest samotna dziewczynka, to masz przerąbane. Go get someone! Nie, nie, nikt nie sprowadza, zaraz sprowadzi całą watachę tych zombiaków, więc lepiej olej ją. O, co jest? O, idą kumple. Usłyszeli strzał. Dobra, bierz jak najszybciej, co się da, uciekaj. No nie, i się musiał potknąć. Zapomniałem, że on tam stoi. Kurde, co miałeś gościu z WF-u? Przecież to jest podstawowa umiejętność, chodzenie. Dawaj, uciekaj. A tu kolejny. Ile ich jest, ty? Masakra, czekaj, ja muszę ściszyć, bo już mam mokre majtki. Ściszę sobie lekko. Czwóreczka, muzyczka. Najlepiej to by grać bez dźwięków, to wtedy nie będę się bał, ale dobra, niech będzie tak chociaż. Matko. O kurde, i się znowu wyglebał, No i kurde, to się nie skończy chyba dobrze. Dawaj, uciekaj, wariacie. Ile ich jest, ty? Tyle na jednego, cwaniaczki, tyle na jednego. Chodźcie pojedynczo, to zaraz was porozwalam. O kurde, przeskakuj to, wariaty. Dobrze. A myślisz, że tutaj nikogo nie ma? Skoro tam w lesie było ich sześć... A nie, dobra, oni są za płotem. Chociaż płot nikt długo nie powstrzyma. Chociaż zależy, jaki majster to robił. Jak to robił taki majster, jak u mnie robił jeden majster tapetowanie w pokoju poli, no to wtedy mamy przerąbane. Ale jak to robił jakiś dobry majster, to wtedy jest git. Na przykład pan Jarek. Znam takiego fajnego, ale to na inny odcinek. Pan Jarek to jest kozak. Tak czy siak, ktoś postrzelał, zombie odeszło. Żyjemy. No i co? I teraz wrócisz? Znowu przejdziesz przez płot? Weź zobacz, co się dzieje. Nie widzisz tego dymu za tobą? To nie oznacza, że papieża nie wybrali. To oznacza, że zombie wybrało. Tu jest domek na drzewie. Przepraszam. Dlaczego spojrzałeś na domek na drzewie i chciałeś tam wejść? Weź kogoś, zawołaj. Może tam jest ta tajemnicza postać, ta dziewczynka. Nikt. Pobujaj się. Trochę zabawy w te złe dni ci się przyda. Ja żartuję. O, co to jest? Zestaw do herbaty, napij się, ty chciałeś pić. Help! Nie krzycz do herbaty, herbata ci nie odpowie, to nie jest piękna i bestia. Gościu. No to nie mogę się napić herbaty? Ale jak tu jest zestaw do herbaty, tam w domku chyba ktoś jest. Zombie nie potrafi chyba wchodzić po drzewach, ale nie jestem pewien. Trzeba uważać. Dobra, co my tu mamy? Czemu ja nie mogę rozejrzeć się w inne strony? A jak tutaj gdzieś zaraz zombie będzie? Przesuwane szklane drzwi. Chodzimy. Tutaj jakieś dzwonki nawalają. Przesuń. Nie patrzymy się przez szybę. Zaraz rozbijesz szybę waląc tak. Weź kurde. To nie jest miłe. Wejdź. O, zatrzasnęło się? Nie, całe szczęście. Po prostu źle zamontowany. Ten sam majster co płot robił. Dobrze, że ktoś strzelał tam dalej, bo by zombie rozwaliło płot. Okej, i teraz w domku jesteśmy. O nie, ta noga dalej. Musimy ją szybko wyleczyć, bo zaraz będzie przypał. Zombie na szczęście jest wolny, więc będzie można przed nimi biegać. Tylko... Aha! Ktoś tu się bawi w Marinę Abramowicz, kurde, sztuka nowoczesna, jakiś happening, ketchup w kuchni rozlany, się powodzi, kurde. Tak to jest jak... O, kolorowanka, tu dziecko mieszka, może to. Tak to jest jak jest epidemia, ludzie skupują makarony, a tobie nie uda się kupić makaronu i masz tylko sos pomidorowy, to się bawisz, ty. O, Jesus. Ktoś coś zadzwonił. No fajtłapa, jak? Gościu, najpierw naucz się chodzić. Jak, w jaki sposób ty trafiłeś do więzienia, jak ty nawet chodzić nie potrafisz? To znaczy prawie trafiłeś do więzienia. Czekajcie, muszę naprawić te słuchawki, bo aż od tego wszystkiego mi się słuchawki rozwaliły.
Już, dobra, jesteśmy, gramy. Ktoś coś dzwoni, zaraz odbierzemy. No co tak pika? No pewnie telefon, notatka, zobacz notatkę. Marshalls. That's a Savannah area code. But that's the type of note you'd leave a babysitter. Niezłe spostrzeżenie, kurde. Tutaj ja wam pokażę. Tutaj krew. Jest wielka plama krwi, a ten się zastanawia nad notatkami na lodówce. Po co? No trzy wiadomości, no to czytaj. Pierwsza. Walkie-talkie. Pewnie do tego dziecka w domu. W domu tamtym. Ty, ale skoro tu jest krew, to może tu jeszcze jest to zombie. No użyj tego walkie-talkie. Jak ja mogę użyć walkie-talkie? Dobra, na początku otwórzmy kredens. Może to jest jakiś krakowski kredens i zaraz znajdziemy jakiś miocik, szyneczkę albo inne wspaniałe, pyszne rzeczy. Sobie zrobimy coś do jedzonka. No, tak jak myślałem, epidemia pełną parą. To nie dom Nastiego, mojego moderatora, który pojechał, skupił cały makaron. O, o sztućce. Dobra. To weź widelec. This place has been ransacked. Just about anything worthwhile is gone. Splądrowano. Ale weź widelec, chociaż w widelce będziesz mógł walczyć. Albo nożem, no. Czymś, no chociażby ten kubek. O. Stary, nie wiadomo co tam było. No dobra. Może być i tak. Co tu jeszcze mamy? O, butelka! Napój, bierz. Czemu ja nie mogę zabrać zawartości szafki? To po co ja otwieram te szafki? Tak, o. Czytaj te wiadomości, ty. Jakbym mieszkał z takim telefonem, który ci ciągle pika, to ja bym chyba był nerwowym człowiekiem. O, tutaj jest. No dobra. Sekretarka. Odpal. Three new messages. No, message one. Left at 5:43 p.m. Hey, Sandra. This is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. O kurde, został ugryziony? He's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. O kurde. Message two. Left at córeczko, na pewno już taty nie spotkasz, ale oh zobaczmy, God, co z mamą. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Ja pierniczę, to już wtedy chyba nie były bezpieczne, skoro nie odebrały wiadomości. Clementine, baby, if you can hear this, call the police. Ale masz dreszcze takie zimne, ja. O, shit. Ale to smutne. Kurde. Podobny ten ojciec do ciebie, ty. Czy to czasem nie my jesteśmy na ten zdjęcie? Co? Hello? Ona jest w tym domku na drzewie. A co, opiekunka dalej jest na chacie? Żeby się mną nie zajęła. Ty, dokąd idziesz? Ja tym nie sterowałem. Nie jestem potworem. To na pewno ta dziewczynka. No i słusznie. Gdzie ona jest? Na pewno w tym domku na drzewie. Chociaż jak mnie zobaczy... Jak masz na imię? Ile masz lat? No jakby, gdzie są twoje rodzice? No przed chwilą usłyszałeś, gdzie są ich rodzice. How old are you? Oh, dobra, ja już musiałem wybrać coś z tych głupich odpowiedzi, to wybrałem to. Yes. I don't know where anybody is. A co z opiekunką? Zapytaj, gdzie jest opiekunka, a ty im. To brzmi jak jakiś czat bardzo, bardzo źle zmierzający. Jak masz na imię? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. Nie przekazuj wiadomości od rodziców tych nagranych na ten. Gdzie są twoje rodzice? No przemilczmy to. Hello? Did they get you? I'm sorry, I'm here. No, czemu? Zastanawiam się, dlaczego milczysz. Dlaczego chcesz jej powiedzieć o rodzicach? O, przecież jej rodzice już nie żyją, powiedz jej. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Where are you? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. Mega sprytny. See? Can you see me? I can see you through the window. Okej, okay, elegancko. Hej. Coś co? O nie, to ta opiekunka! Kurde.
Weź walcz, patrz. Dobrze. Dobrze. Nauczyłem się walczyć już. Tylko kurdeż, lewa ręka, która jest na klawiaturze, jest u mnie słabsza. Weź znajdź jakiś element, tu jest. Dobrze, piękny kopniak. Dawaj, wstawaj. O kurde, druga noga. Ile ty razy już upadłeś? Kopnij, pięknie. Dawaj, pomóż Clementine. Dawaj ją młotkiem, dawaj młotkiem. O nie, tylko niech mnie nie ugryzie. Dawaj, Clementine. Kurde, nie wytrzymam długo. Q. Pięknie, udało się. Pędz. Pędz. Dobry jestem. Pędz. No jeszcze raz, ile razy? Matko, wytrzymała jest jak... jak kosiarka. A dawaj młotek. Dawaj. Pędz. Pędz. Matko, jaka drastyczna jest ta gra. Ja pierniczę. Ja pierniczę, nie, już koniec. Na pewno już nie żyję, błagam. No dobra, muszę. To ta opiekunka? Nie wiem, jakby... nie widziałem jej zdjęcia, ale podejrzewam, że po zdjęciu też nie rozpoznam, czy to ta opiekunka, Mateusz, jak... O, matko. Cześć. Ona zachowała więcej spokoju niż ty. Did you kill it? Zabiłeś to? Nie wiem. I don't know. I think so. Clementine to zapamięta. Sometimes they come back. Have you killed one? No. But they get shot a lot. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. Oj, przekaż jej te wieści. I think that might be a little while, you know? Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. Bardzo dobrze. Kurde, nasz Samarytanin, jest na siebie dumny. What should we do now? Co teraz? No poszukamy pomocy, zanim się ściemni. Wynosimy się stąd, jak tylko zajdzie słońce. O kurde. Ale ciężki. Ja pierniczę, pierwszy wybór. Nie zaniesie ściemni, bo potem nie będziemy widzieć zombiaków, a oni pewnie jakieś zapachy czują, coś ten deseń. We need to find help before it gets dark. Tak, za dnia. Yeah, it's not safe at night. W nocy musicie też odpoczywać. Tylko ty najpierw... Let's go. Spytaj się, czy mają tu apteczkę, jakieś bandaże czy coś. Chociaż na złamaną nogę, to ja nie wiem, czy bandaż coś pomoże. Kurde, jak zombiak się porusza, żeby ciebie ludzie tacy prawilni, nie zombiaki, nie wzięli za zombiaka, ty. Coś stało. Weźcie młotek jakiś, czy coś w ten deseń. Okej. Okay. Weź może dla małej bluzę, kurde, czy się przeziębi. Chociaż, tak, epidemia zombie, a ja się boję, że się dziewczynka przeziębi. Ja się, kurde, są większe zmartwienia w tym świecie. Dokąd, dziewczynko, idziesz? Czemu ty idziesz tu? Idź za dziewczynką. Ona chyba wie, gdzie iść. Dlatego przynajmniej wygląda. Brama, okej. Okay. Dawaj, idź. O. To są ludzie? No dobra, a okej. Okay. Zombie raczej by nie robiło takiego WF-u przy aucie. Chociaż kurde, nie wiadomo, kto jest teraz większym potworem, człowiek czy zombie. To sucks. Oh, it's hot this night. Walić imprezę! Dobra, jest teraz większe zmartwienie. Weź może zobacz tutaj jakiś schowek czy coś. Okej. Okay. No zabieracie się do tej bramy, jak ja do odrabiania do domu. What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? Powiedz jej to. They won't. We should go. Then they'll find me, right? I won't leave you alone, okay? Bardzo dobrze. Nie możemy jej mówić prawdy o rodzicach jak najdłużej, ale musi ona iść z nami. Bo sama nie przetrwa w takim domu. Holy shit! Don't eat us! Bo się poruszasz jak zombie. Thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. Spokojnie, my nie z tych. We need help. Are you trying to get out of here? Because you should be. Those things are all over the damn place. I haven't seen anything as gnarly as this neighborhood since downtown Atlanta, 15 miles back. No, stary, powiedz do Sosnowca. Sean Green. Lee, this is Clementine. Oh. I'm Chet. We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way, and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. O kurde, ciężko będzie wam pomóc oczyścić drogę. Jak wy jesteście sprawni fizycznie i tego nie zrobiliście. A neighbor. Her parents are out of town.
Let's get going. O kurde. Too long is a mistake. What do you want to do? Pięć, dwa, cztery, zero. To chyba było ważne, żeby zapamiętać ten numer. Oj, idą potwory. No skoro przez tyle czasu nie zdołaliście przepchnąć tego auta, to myślisz, że z niepełnosprawnym, kurde, fizycznie to zrobisz ty. Ja mam nogę złamaną. Jak ty to robisz? Jak ty zapominasz o no... Kurde, Superman. Nogi połamane, ale chodzi i działa jak normalnie. O, dobrze, że dziewczynka nam pomogła. To teraz na bank nam się uda. Dobra, wsiadaj do tego auta i jedziemy. Co się wrzucił? Dobra. Jazda, jazda! Dobrze, że nie ja prowadzę. Dobrze, że nie ja. Jak raz prowadziłem w GTA, to tylko się w tarapaty wprowadziłem. Dobrze, wyjeżdżamy stąd. Elegancko. O, a jaki piękny księżyc. Kurde, trochę jak Gwiazda Śmierci wygląda z Gwiezdnych Wojen, ale... Kto by na to patrzył? Ale mamy jakiś plan, dokąd w ogóle jedziemy, czy tak o po prostu przed siebie? Może się gdzieś uda dojechać? A na farmę? Okej. Okej. Ale skoro w mieście ludzie są zarażeni, to myślicie, że na wsiach nie są? No wygląda to spokojnie. Na pewno mniej krwi niż w domu Clementine. Ale pozory potrafią mylić. It was nice to meet you both. Dlaczego tak późno wrócić do domu? A, była epidemia zombie, prawie umarłem, ludzkość wyginęła, prawie że połowa ludzi nie żyje. Już się nie tłumacz, to nie, cię nie tłumaczy, że tak późno jesteś. Dzięki Bogu, nie jest. A to słyszałeś, dobrze. Ludzie wiedzą, co się dzieje. To ile to trwa? I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you then. Przedstaw nas. You've brought a couple guests. Twój syn ratował, nie mamy gdzie. Your boy's a lifesaver. Tak zacznę. Pochwal jego syna. So it's just you and your daughter then. Oh, not his daughter. Córka. He was her neighbor. Honey, do you know this man? Oh. Yes. Dzięki. Okay then. A co, jakby nie znała, to byś nagle nie wpuścił? Pretty bad there. Yeah. It's not doing so good. O, ciężko w sumie powiedzieć teraz im, że jesteś zbiegiem, że miałeś jechać do więzienia, nie? Że jesteś przestępcą skazanym za coś. No, ciężko. Jak to wytłumaczyć? Nawet w przypadku takiej właśnie katastrofy, w takiej epidemii. Let's have a look. Co, przyniosłeś jakieś leki, tabletki? O nie. No nie wygląda to. Boli jak diabli. Could be worse. Trzeba być pozytywny. Seems like things got awful. Trzeba być optymistą. What did you say your name was? It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. Cześć, Herschel. O, dobra. O, pięknie. How'd this happen? Car accident. Yeah, nie wiem, czy mu powiedzieć prawdę. You had it before the car accident. Oh, shit. I was getting out of Atlanta. The news says stay. Yeah, well, that's a mistake. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with, the girl? Nobody. Is that so? Yeah. Nie wiem, czemu powiedzieć. You said we. Z jednej strony mamy u niego mieszkać, więc wypadałoby mówić prawdę, ale z drugiej strony ta prawda nie jest za miła i dla mnie, i dla niego, więc lepiej jej uniknąć. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. A ona jeszcze nie wie, że jej rodziców nie ma. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around. Oj, tak, trzeba będzie. Z chęcią ci pomogę w tym. Necessary. No, gościu. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. To coś mega dużego. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. O kurde. I got chased by a couple of dead people. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is.
Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it, really. Pomogę ci, wariacie, pomogę. Okay. No, spokojnie, spokojnie, nie pokłóćcie się o takie małe rzeczy. O, owinąłeś mi bandażem, no dzięki. What do we do then? Obyś tylko nie stał się zombie. We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay. Okay. Spoko. There's blankets and such. Na pewno będzie mi się teraz miło spało. Będę miał spokojny sen. Come tomorrow. Which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. Oj, nie. Lepiej zostańcie tu, błagam. Może wam pozwoli tu zostać. Zostańcie z tymi ludźmi. Jak jej rodzice żyją, to ją znajdą. Nie wiem w jaki sposób, ale jakoś ją znajdą, no. It smells like... gówno. Jak co? Gówno. Shit. I'm sorry. Shouldn't talk like... No, przepraszam bardzo. Od kiedy kupa to jest brzydkie słowo? Od kiedy? Ja rozumiem. Brzydkie słowo to na przykład... My mom and dad. Teraz cenzuruję oczywiście montażu. Ale no gówno. No kurde, no dziewczynko. How far is Savannah? Pretty far. Oh, okay. Gówno to normalna sprawa, prawda? Każdy z nas zna to słowo, nie tylko ze słyszenia. O kurde, to ta twoja żona. Co jej zrobiłeś? Co tam się stało? Co tam się stało? Co ty jej zrobiłeś? Albo co jest? Wypadła przez okno? To brzmiało jak rozbite szkło? Ej. A kurde, not for dog sausage. To znaczy nie, że wy jesteście dog. Po prostu to jest taka przenośna, takie powiedzenie. Nie obrażajcie się. Ej. Póki co, kończymy na tym momencie odcineczek. Oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i komentarz, bo jak zobaczę, że ta seria się nie ogląda, no to kurde, przestaniemy ją nagrywać. Oczywiście ja będę dalej grał i zobaczę, co tam się stało. Natomiast nie udostępnię kolejnych odcinków, dlatego lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku The Walking Dead albo na live'ie facebookowym. Servus!